Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na moim kanale No i dobra ludzie, przed chwilą na swojej farmie zauważyłem, że nie mamy miejsca nigdzie na ziemniaki eee, Nie możemy ich do żadnego silosu wrzucić, więc podjeżdżam tutaj do najbliższego miejsca, żeby je sprzedać Ponieważ na razie w ziemniaki inwestować nie będziemy, dopiero w ziemniaki pójdziemy eee, Jak uda nam się kupić jakieś największe pole i musimy na to nazbierać Sprzedaję ziemniaki w najbliższej miejscówce, gdzie mogę to sprzedać Za dużo za nie nie wezmę, 20 ton ziemniaków pójdzie, zobaczymy ile za to weźmiemy za 20 ton ziemniaków na Goldcrescie to jest chyba jaka ta misówka się nazywa. Czekajcie, mapa eee, czemu mi się mapa nie odpala? Co jest grane? Co jest grane? Coś tutaj zepsułem. się zmienia kamerę, tu się zmienia to. Dobra, odpalimy na, na tej mapie, eee, na Escape, bo coś mi tam ta mapa nie działa. Za te ziemniaki sprzedaliśmy na Goldcrest Pacific Grain i wzięliśmy 5000. Nie jest to za dużo, więc milionów nie zbijemy. A czemu się to ma? A dziewiątką się to odpala. Tak dawno nie grałem w farminga, że już zapomniałem e, podstawowych bindów. Dobra, wracamy tym naszym tirkiem na naszą farmę i zobaczymy, co tam na niej ciekawego słychać. Co tam ciekawego nam urosło. E, co możemy za, zasiać, co możemy zasadzić. Więc ziemniaki na razie odpuszczamy, dopóki nie kupię pola numer 20 albo pola numer 31. Te pola mnie na razie interesują. Pole numer 11 było przeznaczone do trawy. Ale teraz tą trawę. Powoli zaczniemy stamtąd wywozić i będziemy biznes zbijać na soi. Więc w tym momencie będziemy inwestować w soję. Kolejną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to sprzedać tą wełnę, bo tej wełny troszkę tutaj mamy. E, koń mnie nie interesuje, ten kombajn też na razie. Dobra, podpinamy siewnik. E, I tym siewnikiem. Wycofnę delikatnie. Czy ja to się wyrobię? Czy ja to się wyrobię? Dobra, pyk. Te drzewo tak bez sensu tutaj leży też. Nie musieli to ogarnąć, oczywiście jeżeli wam się materiał też spodobał no To dajcie łapę w górę, subskrypcję Nie zapominajcie o dzwonku powiadomień I piszcie co ciekawego byście chcieli Jeszcze w tym farmingu zobaczyć Dobra, więc tutaj podjeżdżamy sobie siewnikiem Czy to dobrze złapało? Jakieś FPS-y poleciały, jakiś dropik był mały Dobra, soja jest y, siana Tutaj co Odpalamy kombajn, mogę od razu zwiększyć Prędkość na 960, żeby mi to wszystko y, Urosło, tu jeszcze ziemniaki mam zasiana na tym polu obok, więc to też sobie ogarniemy Tutaj na tym traktorze na tej przyczepie mamy trawę do sprzedaży. Tą trawę trzeba będzie zawieść. O Jezu, to mój traktor ledwo co tutaj jedzie, e, bo jest zapakowany na maksa. Potrzebowanie na buraki cukrowe. Oj, buraków cukrowych tutaj nie mam. Więc na tym na razie biznesu nie zbiję. To i muszę przyspieszyć to na maksa, żeby mi te ziemniaki zdążyły urosnąć. I do końca się udało ogarnąć to, co tutaj mamy e, ogarniane. Dobra, więc szybko, szybko, szybko. Czekamy na dzień. Te ziemniaki powinny się zaraz zamienić w takie możliwe do... E, Zebrania. Co on potrzebuje? Tańsze maszyny, tańsze maszyny mamy? Deus far. Deus far. O, ten traktor. Ale 5% to nie jest też dużo, więc olejmy to na razie. Dobra, sprzedajemy tą trawę. Jezu, ile mam kasy do tyłu? 50 tysięcy prawie jestem do tyłu. Będzie to nadrobić. Tą trawkę sprzedajemy. Ile dostaniemy za taką przyczepę trawy? Sprzedaną na strychu. Zobaczymy, czy się opłaca tą kieszonkę przerabiać. Za przyczepę trawy dostaliśmy. O Jezu Trzeba poczekać, to się, aż to się w końcu pojawi, nam. Na razie te pensje są, na razie koszta. O Jezu, czy ja się doczekam? 4000 dostaliśmy za taką przyczepę trawy. No, najwięcej to nie jest, więc tutaj troszkę bieda. Odpalamy tutaj ten traktor. Czy mogę to ustawić na automat? Nie mogę. To trzeba ręcznie zbierać. E, to słoma, więc trochę nam to zejdzie. Mm, Okej, okay, to niech na razie tutaj stoi. Czy ja tą przyczepę tamto będę mu chyba tutaj podpiąć? O Jezu, zanim ja tutaj wykręcę dawno nie wykręcałem już. Powoli się oduczyłem grać tego farminga. Tu już kolejne pole nam zarasta powoli. Tam mamy ziemniaki kolejne też posadzone, dobra. Więc tak, tą przyczepę musimy tutaj podjechać pod to. Delikatna wycofka, musimy to przypiąć, musimy to przypiąć. Wykręcę, 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 o, o dobra, zrobimy tak Tutaj to odepniemy Zagramy trochę na takiego lamusa, ale Ale przynajmniej mamy pewność, że to się uda Dobrze wpiąć, więc tak, podjeżdżamy tutaj Teraz lekko nadstecznym cofnę Tą przyczepą, patrzcie, pyk, jest przyłączony. no i mamy przyłączone dwie przyczepki Tutaj ten jęczmień zawozimy do silosu, ponieważ chcemy silos na maksa uzupełnić a później to będziemy sprzeda sprzedawać. Już miałem jakiś czas temu wziąć kogoś na handel Żebyśmy to wszystko pozwolili zatrudnić, ale na razie no nie ma czasu, nasza farma stoi w miejscu Tam kombajn ogarnia, tutaj sobie kombajnem drugim podjedziemy Do czyszczenia tego wariata, te pole mamy całe Tutaj jest chyba soja już zasiana, więc O panie, nie to kliknęliśmy Mi się to teraz przypnie, czekajcie Jest przyłącz, jest przyłącz, dobra Rozładunek to jak się wyładuje, tu mamy 2T na razie, to mi się nie opłaca tego ogarniać, tu nam się to sieje Dobra, ten kombajn jest wolny Więc tym kombajnem Zajeżdżamy na tamto pole, jest troszkę syw na tej farmie Więc trzeba będzie to ogarnąć, te drzewa posprzątać, te drzewa trzeba będzie powycinać, więc jakoś tutaj zrobimy tym razem Legalną wycinkę, tylko trzeba mi tutaj też Piotera chyba Do zatrudnienia, bo na razie Jak widzicie, brakuje rąk do roboty, czy ja się tutaj wyrobię? Między te dwa że, O nie! Dobra, myślałem, że w tym, pod tym daszkiem się już tak zawieszę, że nie przejadę, ale daliśmy radę. W miarę tutaj wykręcić, i jesteśmy już prawie na naszym polu. Te pole to jest soją, więc soja. W jakiej cenie jest? Za chwilę zobaczymy. Tutaj muszę dobrze podjechać. Ok, kombaj nam się odpalił soję, mamy w cenie. Już patrzę. O, 1900, rośnie do góry. Mamy troszkę w tym w silosie: 6300. Czyli to skosimy. No, biznes na tym zbijemy. Co, jak co, ale biznes na tym będzie zbijany. Te ziemniaki to jest najsłabszy chyba biznes póki co. Bo długo to się robi. Weź gościu, zanim ty nawrócisz, to do jutra się nie doczekamy. patrzcie jak to się robi. Pak, szybki, wsteczny. Tu zawracamy. O jezu, czekajcie, bo to źle skręca. I lecimy z kolejnym paseczkiem. Czy on dobrze złapie? No, jeden pasek mały zostanie, ale Olaś, to jeszcze te ziemniaki trzeba będzie wysypać, chyba. A tu już mi jedzie ten siewnik. Ten siewnik na chwilę zatrzymam. No, bo te dwa paski e, ziemniaków to trzeba jeszcze ogarnąć. Nie ma co tego pomijać. Dobra, więc tak, to ręcznie sobie zbierzemy. Obniż to, gościu. Dobra, udało mi się to w miarę minąć. Tego wariata na chwilę wyłączę. Aż dojść do końca. Zrobię ciebie wyłączę, żeby mi się tutaj wszystko ładnie yy, pozbierało. Więc tak. Pyk, stój tu na razie i czekaj na ten kombajn, aż wykoś, yy, pozbiera tamto. Tym kombajnem ładnie sobie mucimy. Ten sobie tutaj podjeżdża. Tu mamy kolejny pole z ziemniakami. Dobra, no to jak mamy chwilę czasu, to możemy odpalić sobie. Ten ciągnik, odpalamy tutaj zbieranie tego i zobaczymy co pisaliście ciekawego w komentarzach Więc zacznijmy od samego dołu, Bartek Michalski, o właśnie, kiedy wycinka, no i o wilku mowa Więc wycinka się na najbliższym czasie pojawi, tylko kupię sprzęt jeszcze do wycinki Pomocnik J zablokowany, który to pomocnik zablokowany? Kajcie bo co się zatrzymało? Ten się zatrzymał, lamus Gościu, wykręć tutaj na szybciocha Te pole ogarnij jeszcze go trzeba będzie wywieźć z tymi ziemniakami. Te ziemniaki sobie może tutaj gdzieś e, wyrzucę na polu i kiedyś pozbieramy. Dobra, ty się odpalaj. Więc wycinka będzie za niedługo Bartku. Spróbujemy to na dniach ogarnąć. No Jezu, czy to się zbiera? Chyba nie zbiera. Obniżamy to. Jeszcze raz próbujemy. Dobra, teraz jest OK. E, Kasper skań, fajnie gra. Dzięki Kasper. Kukurydza zmienia się w trawę. Kuba Balejewicz już napisał. Nie wiem o co chodzi z tym. Eee, Kukurydza zmienia się w trawę? Chyba nie. Pomocnik na napełni zbiornik, jest. Który to już? O, ale tu jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Eee, ty masz Combine New Holland, który produkuje się w Polsce. Tam gdzie mieszkam, napisał Foka. O, widzisz, jaka ciekawostka. Nawet wiedziałem, że New Hollandy robią w Polsce. Eee, ja to ogarnięte. Dobra, coś nam no, tutaj nie gra. Te ziemniaki chyba. To na maksę zupełnie dokładnie. Ale te ziemniaki sobie. Wyrzucimy tutaj na polu, kiedyś samozbierający jakiś sobie sprzęcik załatwimy I będziemy to ogarniać, więc ziemniaki wyrzucamy tutaj Niech sobie leżą Na spokojnie, nic im tutaj się nie będzie działo Więc robimy tutaj sterty z ziemniakami, kiedyś to się pozbiera Jakimś sprzęcikiem do tego przeznaczonym tak, troszkę to na boki porozrzucamy, dobra Więc mamy ziemniaki ogarnięte, teraz możemy Nawrócić, żeby nie zapomniał o tych ziemniakach. Pyk. To jest 4000 jakieś, tak? 4000, 8000. Jeszcze może na tych ziemniakach wyciągniemy tutaj. To nie jest największy hajs, więc. No średnio. Eee, dobra, i te 40k na minusie. No widzisz, Bartek, trzeba będzie to nadrobić w czy później. Ale to nie jest aż tak strasznie, bywało gorzej. Mateusz Malinowski, według mnie na ziemniakach nie zarobisz, lepiej pójść w rzepak albo nadaj się jej soje i przypominam ci o zebraniu jajek z skórnika. Ale te jajka to bez sensu zbierać przecież. Z tego biznesu też nie ma. E, maksymalnie zbierzemy może, nie wiem, jakieś e, na tych e, jajkach Tysiąc tego dolarów czy tam euro, więc to jest słaby biznes. Nie kupuj tam tego pola na dole, co chciałeś, bo jest daleko. Jest daleko, ale tam będziemy biznes bijać. Tam będzie pole, które będziemy używać więc Czekajcie. To trzeba dać na dół Tamtego pola będziemy używać tak, że na nim biznes i tak będziemy zbijać, więc to nie przeszkadza, że ona jest daleko Silokas są kombajny, sieczkarnie? To skomplikowana sprawa Ciebie interesuje to, że można nim kosić kukurydzę na sieczkę, z której można zrobić kiszonkę To samo co z trawy, ale jest jej dużo więcej, nie wiem o co zim odchodzi Grandi TV. mini ładowarką możesz zbrać jednocześnie dwie palety wełny, będzie łatwiej i szybciej e, Próbowałem, ale to się wiesza strasznie, więc... E, więc na razie to odpuścimy Opłaca się robić ziemniaki, bo dużo zbierasz. E, dużo zbieram, Patryk, tych ziemniaków. Ale druga sprawa jest taka, że. E, słaba kasa z tego jest. Z tego jest słaba kasa. Dużo może zbieramy, dużo się bawimy. Ale hajsu na tym nie zbijemy. Więc ziemniaki na razie odpuszczamy. Chyba że będziemy brali jakieś mega duże pola. E, Stefanie Giełko, porady. Jeśli masz kupionego casea 15G z aktualizacji, możesz przypiąć do niego w tym samym czasie. Dwa ich sprzęt na przykład Kultywator. Pozdrawiam. Masz to serdeczko, będziemy próbować. Kup se kun, paczkę w modach. Ja mam wszystkie mody wykupione, więc nie, gdzieś tego nie widzę. Dominik Augustinek Silosa kombajny, robią z kukuryzy kiszonkę. Okej, okay. zimot. Jak masz kupić pole, to albo 20, 26, albo 5. Innych się nie opłaca, bo daleko 20, 26 i 5. Popatrzmy tutaj na mapę. Pole numer 20 to jest 100, no to które chciałem kupić. 26 też chciałem kupić. A piątka? To no piątka, pamięci, że też jest daleko. Piątka wcale nie jest tak blisko. 26 mamy blisko do Denton Bakery z 20, o jezu już pełen silos Z pola 20 nigdzie nie mamy blisko, więc najbardziej by mi się 31 albo 26 teraz opłacało kupić piątka też spoko, bo do Gold Cresta jest blisko I będziemy mogli tam szybko to wszystko sobie sprzedawać Dobra, zajeżdżamy tym wariatem sprzedać tą słomę, bo ona mi nie jest do niczego potrzebna póki co Więc czekajcie, pak, zajechaliśmy No dawaj morda wysypuj to tam się powoli wysypuje. Eee, I dobra. Ty w Forzie 4 graż na czym? Na Xboxie czy na komputerze? Forza 4 gram na komputerze, ale tam jest multiplatformówka i z Xboxowymi graczami też z tego sobie można klikać. Janusz, jesteś bardzo pozytywną osobą, nie przejmuj się itami. Mordo, To na to zwraca uwagę? W ogóle jeśli masz, nagrywaj więcej farminga. Pozdrawiam ciebie ekipa. hater zawsze się trafi, z hejterami nigdy nie wygrasz. E, pozdrawiam różnie całą ekipę, no i... no i... E, lecimy dalej, lecimy dalej z tymi gierkami, Janusz. Dzięki tutaj za pozdrowienia. Przemek Games, ty najlepszy youtuber. A dzięki Przemek. E, Kerolak. nareszcie Farming17, dziękuję. Łapser, duchomordo, super film, pozdrawiam i nagrywaj więcej farminga. Farminga nagrywam wtedy co... Yy, tyle co daje radę. Powiem wam, że szczerze na razie czasowo średnio tutaj wychodzimy z tym wszystkim. Yy, ale z farminga serie się pojawiają i czekamy bardziej na tą dziewiętnastkę. Chłopaki też się przygotowują na tą dziewiętnastkę, więc tam z ekipą będziemy mogli ponagrywać. Bo do tego farminga już się powoli ekipa posypała i już yy, w to tak nie gramy. Więc okazyjnie jeszcze się będzie pojawiał, ale już tak dużo nie będzie. Za półtora miesiąca jakiś wychodzi nowy farming, więc tam sobie poklikamy. Agromacio, wiesz, że też mieszkam na futorach. Masz ducho, spoczko. Mordo też jestem ten z futor, więc pozdrawiam. Zrób odcinek o Farming Simulator 19. O Farming Simulator 19 odcinek pojawi się bliżej premiery. No i później to będzie taka zapowiedź serii. I sobie będziemy klikać tego farmingu. Zainwestuj w buraki. W burakach to jest taki sam chyba biznes. Jak na tym, na burakach mamy taki sam biznes. Jak na tych ziemniakach, więc nie wiem, czy to się opłaca. Kapselek. Jakie sławki aktualnie posiadasz? HyperX Cloudy dwójki, Adam Balance, sprzedaj tur i narzędzia ręczne do niego, bo są ci niepotrzebne, ponieważ masz ładowarkę. A niech będzie, to nie jest drogie, więc może się na farmie gdzieś tam przewracać. Żeby włączyć follow, moda Follow Me, musisz nacisnąć jednocześnie prawy control. Wiem już o tym, ale też tego na razie nie używam. Kup lepszą ciężarówkę. Lepszej ciężarówki nie da się kupić, bo takiej nie ma. Ja tę modyfikację pościągałem i z tego co wiem, ta ciężarówka jest najmocniejszą ciężarówką. Jaka w tej grze aktualnie jest? Chyba, że coś macie ciekawszego, no to czekam na linki. Sebastian Łapiński, zrób kilka żniw bądź wykopków za odcinkami. Zgarnij hajs kup pole numer 5 Planuję właśnie tak zrobić. E, Bit City, farming zawsze wyczekiwany. A, Bits widzę, że to jest aktywnym użytkownikiem i zawsze na niego też można liczyć w komentarzach. E, Hubert, siema, kup sobie teraz pole 29, bo jest bliżej, a na pole 30 trzeba wjeżdżać pod górę, może między polem 29? O Jezu, ale to jest jechałem. A 30 jest chyba 200 tysięcy różnic. Jak będziesz wywoził ziemniaki, to jedzie się na stację kolejową, ponieważ wagony mają dużą pojemność. Hmm, więc ziemniaki trzeba na stacji sprzedawać. W sumie to nie jest głupie. I później wiecie, taki cały wagonik możemy podesłać na sprzedaż i na tym zarobić. Pobierz sobie najmocniejszego tira, masz go tam na mod Hubie. No to ja nie wiem, czy to nie jest ten, co mam czasem. Rubele, okrągłej i owini, sprzedać w biogazowni. Z tego biznesu nie ma. Nie kupuj tego pola, zainwestuj w pole obok świn. świń. Headerem od kukurydzy możesz kosić też słonecznik. Jak zarobisz na pole numer 20 kosztuje 700 tysięcy. Eee, Okej. Okay. Napiszę z mojej mamy telefonu, nazywam się Farming Simulator. Proszę ja bym chciał z tobą pograć. Nie wiem w ogóle, weź kolego następnym razem popracuj nad e, zdaniami, bo tego się nie da przeczytać. Jak skończyć się miejsca w Silosie, to żeby wszystko wysypać e, do pociągów. Tutaj napisał mi David Games, ponieważ mamy tam... Dużo więcej tego miejsca i możemy lepiej na tym zarobić Okej okay. I czy ktoś da linkę do przyspieszenia tego co ja mam w modyfikacjach? Napisał Artur Więc ten link, y, to jest mod który się nazywa Faster coś tam coś tam Faster timer Coś w tym stylu, więc Fast Night chyba Więc poszukaj, to jest na tym mod hubie w grze wbudowanym, więc można tam lightowo to ogarnąć, dobra sprzedajemy O no sorry, sprzedajemy tutaj y, Całą słomę Nie nam się to ogarnia Tutaj ten siewnik, nie on dokończy te pole siać. Te ziemniaki już odpuścimy, co nam zostały. Dzisiaj w sumie ludzie za dużo na tym odcinku nie zrobiliśmy. Ale się troszkę pobawiliśmy, dobra, więc te pole ogarniamy soją. Dzisiaj jest taki czysto zarobkowy odcinek właśnie gdzie musimy zasiać soję. Gdzie musimy to posprzedawać, żeby wyjść troszkę z długów, bo mamy 36 tysięcy euro do tyłu. Więc troszkę hajsu tutaj jest, do, jest w plecy. Dobra, ten kombajn na razie niech sobie podjedzie pod tamto pole, które mamy świeżo zasiane Dziś mi gardło trochę siedzi, tak możecie słuchać co jakiś czas, że mam lekkie problemy Ale dobra, yy, podjedźmy pod tamto pole tym kombajnem Ten traktor akurat skończy tutaj zasiewać to pole, ten kombajn do ziemniaków ustawię na tym polu No, zablokowany zaraz odjedziemy i będzie spoko, więc to dajemy tutaj tym wariatem idziemy do tego kombajnu. Jezu ile tutaj tego wszystkiego jest. Tego anulujemy. Podjeżdżamy z przodu na to pole z ziemniakami i ogarniamy te ziemniaki. A ten siewnik z soją muszę wpakować na tamto pole. Nie wiem, jaki tam jest numerek dokładnie. Ale pewnie wiecie o co chodzi. Tam, gdzie była. Ten jęczmień, gdzie był zasia zasiany. Yy, dobra, więc tak. Tutaj odpalamy ten kombajn na ziemniaki. Kracie, bo coś go nie załapało, te ziemniaki jeszcze chyba nie urosły. Ja jeszcze nie urosły, więc chwilę musimy poczekać. Dobra, to niech tutaj to stoi. To nam się to wszystko sprzedało. To może tutaj być. To też w sumie. W następnym odcinku sprzedamy tą wełnę i z długów wyjdziemy. Ten kombaj na razie też mnie nie interesuje. Dobra, odpalamy tutaj ten siewnik i jedziemy na tamto pole, które jest nienaruszone w tym momencie. Gdzie sprzęcik cały złoży, troszkę go umyjemy przy okazji. Czy ja to się wyrobię? Dobra jest elegancko. Tych drzew, jakby nie było, to by nam się dużo lepiej przemieszczało po tej farmie, a tak jest troszkę problem. Dobra, zajerzamy tutaj na te pole, otwieramy cały siewnik. Więc psztryką, psztryk. zajść tutaj mordeczko. Soja jest ustawiona. No i pole nam się powoli zasiewa Dobra ludzie, to będzie na tyle w tym odcinku Jeżeli wam się materiał podobał, no to dajcie łapę w górę Zostawcie subskrypcję, dajcie też dzwonek Kliknijcie, kliknijcie też dzwonek Powiadomień, aby być na bieżąco No i trzymajcie się, do następnego Cześć wam